Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest czwarty odcinek z naszej serii Zagrajmy w Fear. Jak pamiętacie, moi drodzy, no, bardzo ładne słowo nas wita. A generalnie, moi drodzy, jak pamiętacie, musimy tutaj ogarnąć... O, właśnie, tą sytuację na lotnisku, bo to dosyć grube dymy. Dosyć taki zmasowany atak na nas tutaj padł. O kurde, o kurde. Oj nie, 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 nie. Ja pierwszy raz w tej grze zginąłem od strzelanin, no. Serio? Kurde. Szczerze, aż się zdziwiłem, nie? Kurde, ale jest ich tu... Znaczy, niby jest ich tylko czwórka, nie? Ale... Siedź, siedź, siedź. No tak, tyle z amunicji. Ale dobra, mamy naszego gigagana. Dobra. Jeszcze chyba jeden był. O właśnie, ty mnie dziadu, żeś ukatrupił wtedy. No, zaraz się to skończy. Tieny, 3 HP, nie? Dobra, podleczmy się trochę. 3 HP, ja. Łej! Nie wiem, jak się strzela z drugiego pistoletu, powiem wam szczerze. Jak to, żeś nie zginął, dziadu? No kurde, ile was tutaj jeszcze będzie? Dobra. Nie no, kurde, muszę przyznać, że było trudno, serio. No ale dobra, wszyscy chyba zarąbani. O kurde. To no, jak do tej pory to był chyba najtrudniejszy moment w całej grze. Pancerz, super, oj, tak, apteczka to się przyda teraz. Generalnie to tak, tędy nie przejdziemy. No dobra, moi drodzy, no to się wracamy. Czy ja mam jakąś może inną broń w zanadrzu? Kurde, średnio, dobra. Wiecie co, poużywamy sobie trochę tych pistolecików. Bo w sumie widzę, że amunicji mam naprawdę... Bardzo kruchą mam sytuację z amunicją, więc... na razie będziemy sobie tych pistolecików używać. Dobra. I wiecie co, jeszcze jedna rzecz, ja sobie koniecznie walnę zapis po tym, bo nie chciałbym tej strzelaniny później powtarzać, żebyśmy nie oglądali ciągle, jak ginę w ten sam sposób 1000 razy. Dobra, w sumie nic chyba nie ma. Żadnej znajdźki ani co, dobra. Czyli generalnie musimy iść tędy. No właśnie, o co chodzi z tym Jankowskim, kurde, to jest dobre pytanie. On tak nagle zaginął, ale właśnie, no wszystkie zwłoki zostały znalezione. Tylko nie jego. Oho, zaraz będziemy mieli tu zmasowany atak znowu. Dobra, jeden padł, jeszcze drugi nam został. Kurde, gdzieś... Wow! A, bo coś tu na górę wszedł, skubańcu. Dobra. Dobra, padł. No nie powiem, moi drodzy, no z pistoletów średnio się strzela, no ale trochę nie mam wyboru w tym momencie tak naprawdę, bo cała amunicja poszła się walić do naszych kochanych karabinków. Na razie powiem wam tak, na razie ograniczymy się do tych pistoletów, przynajmniej na tą misję, bo chciałbym pozbierać sobie amunicji do karabiny po prostu jak najwięcej. Oho, dzień doberek. Dobra, super. Stop. Co jest? A ja nie widzę zagrożenia. Dobra. W coś chyba bardzo złego strzeliłem. Nie wiem. Ale... HPK nie tracę w sumie, więc... Ale koszyn było. Było ostrzeżenie, żeby w to nie strzelać. Wow. Kurde, strasznie dużo strzelaniny w tym odcinku nas widzę czeka. No ale ostatnio był trochę większy nacisk na horrorowość, więc... Fajnie, że teraz trochę więcej akcji mamy. Jednak mimo wszystko pamiętajmy, że jest to FPS. Dobra, tutaj czysto, czysto. No jak target sighted, synu? Gdzie? Ty? Dobra, kolega się niezbyt inteligentnie zachował, ale to akurat na nasze szczęście. Bo zazwyczaj przeciwnicy na... Dobra, ty? Dobra. Co mi gościu przyznaje naprawdę punkty honoru. Zaskoczyłeś mnie nieźle. Tego się nie spodziewałem. O! Aj, kurde, 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 kolejni, ja pierdzie... No nie mogę, no masakra tu jest jakaś. Dobra. Podleczmy się. Żadne wsparcie, synu! Dobra, mam nadzieję, że on tego wsparcia nie zdążył wezwać. Bo będzie problem, ale nie, chyba nie, dobra.
Okej, porozglądajmy się tu spokojnie, tu jest czysto, czysto, czysto. No panie, ja tu się rozglądam ładnie, podziwiam widoki, a ty co mnie ciulu od pleców bierzesz? Co za dziady. Ja pierdziel, nie dadzą się porozglądać spokojnie. Tam nas nie było. A tu mamy chyba iść. Także poczekajcie. Mogę zeskoczyć, nic mi się nie stanie? Nic mi się nie stanie, dobrze. Weźmiemy sobie, moi drodzy. O właśnie, ostatnio nam się trochę granaty pozużywały. Dobra. Ojojoj, nie mam apteczek. Jest problem. Ale dobra. Na spokojnie, damy radę. Chyba. Oho. Wiecie co, pozwólcie, że walnę sobie zapis, bo nie chciałbym powtarzać tamtej sekwencji. Ale ta muzyka w ogóle, nie wiem, czy słyszycie. Ja się na chwilę przymknę. No ale muza jest po prostu 10 na 10 w tej grze, naprawdę. Masakra. Bardzo mi się podobają w ogóle SFX-y właśnie. No udźwiękowienie tej gry jest niesamowite, serio. To po prostu Nobla powinni dostać za to. Jeśli mam być szczery, to jest chyba jedna z najlepiej udźwiękowionych gier, w jakie grałem w życiu, nie? Serio, nie pamiętam lepszego. I nie mówię tylko o soundtracku, ale mówię właśnie ogólnie o dźwiękach otoczenia i tak dalej. No nie pamiętam, kiedy ja grałem w aż tak dowaloną grę, jeśli chodzi właśnie o audio. Niesamowity jest poziom. Target spotted. Spotted to ty masz na Facebooku, gościu. Dobra, mamy nasze kochane bronie, okej. To co, moi drodzy, let's go. Nie no, muza jest niesamowita, naprawdę. Sobie chyba będę musiał poszukać później soundtracku poza nagraniem, bo genialny jest. Oho. A no właśnie, przecież... Ej, no właśnie, przecież to jest Jankowski. No chcę coś... Nie wiem, strasznie jest to wszystko zagmatwane. Tajemnicze i tak dalej. Mam nadzieję, że poznamy jakieś odpowiedzi prędzej czy później. No klimat jest niesamowity, naprawdę, to jest, ta gra to jest takie cudo. Dobra, lecimy. Oho! Drużyna, kryć się! Oż ty ciulu! Ja pierdziele, jak mi zapodał Nadem. Dobra, apteczka. Okej, zginął ładnie. Tędy zejdźmy. No dawaj, gin, gościu. Dobra, nie wiem, czy zginął, czy nie. Ja pierdziele, teraz naprawdę dużo strzelaniny. Oho. W złym momencie to uruchamiam. Dobra, dostał. Mam nadzieję, że to wszyscy. O kurde, moi drodzy, nie no, powiem wam, że jest, no jest ciężej na pewno niż w poprzednich odcinkach. Kurde, nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że poziom trudności podskoczy. Dobra, to co, wbijamy chyba tutaj, bo innej drogi z tego co widzę nie ma. Ale wiecie co, dam sobie zapis przed tym, bo się boję. A, koniec misji, dobra. Okej, zobaczmy. Sytuacja. Agentowi Fear udało się przeniknąć do budynku siedziby Armaham. A jeszcze interwał 04, infiltracja, obserwatorzy. Eskorta SFODD została zneutralizowana w zasadzce. Dodatkowe oddziały sił specjalnych i US w drodze. Działania podjęte w celu nawiązania negocjacji z siłami wroga zakończyły się niepowodzeniem. Misja. Pierwszym zadaniem będzie uruchomienie firmowej sieci, aby koordynator Fear uzyskał dostęp do systemu. Agent Fear uda się następnie do ostatniego znanego miejsca pobytu oddziału rozpoznawczego SFODD. No dobra. Jakie cienie w ogóle są w tej grze dowalone? Dobra, zlokalizuj i zresetuj serwer, spoko, nie ma problemu. Teraz tak, no widzę już, że trochę mroczniej jest niż przed chwilą, okej. Podoba mi się ta taka zabawa właśnie tymi nastrojami, że raz jest mroczno, raz jest akcja. To jest super. Nie jest tak, wiecie, statycznie. No dobra, to jak rozumiem, nie przejdziemy. Ale chciałbym się tak rozejrzeć mimo wszystko tu. Da fuk! Co mnie tu? Policja by ciebie straszył. Dobra, tu chyba nic nie ma. No dobra, zobaczmy co jest jeszcze. Mi się wydaje, że tam musimy iść. A ja bym chciał zobaczyć, bo tu jest jeszcze coś właśnie. Chociaż nie... Mogę skorzystać z automatu? Nie da się chyba.
Aha, dobra. Czyli to jest to przejście, tylko ono jest zabarykadowane, dobra. No, okej. Jedy, boję się, powiem szczerze. Naprawdę, to gra ma o wiele lepszy vibe niż taki Outlast 2, który teoretycznie powinien być o wiele straszniejszy niż taki Fear, nie? A tutaj to po prostu, ja naprawdę czasami się szczerze boję iść dalej. Kurde. Dobra, ruszajmy. Oh. Nie najlepiej, kolego, skończyłeś? What the fuck? Co to było? Nie wiem, coś go tam dopadło ewidentnie. Okej, okay, mam nadzieję, że to był tylko glitch, a nie, że tam coś podniosło te drzwi. Dobra, tu bym nie chciał iść, w sumie. A, nawet nie mogę, dobra, na całe szczęście. No to lećmy dalej, moi drodzy. Nie, no atmosfera jest niesamowita, serio, nie spodziewałem się, że ta gra będzie aż tak świetna, no. Oho, a nie, to tylko ja, dobra. Ja coś tam słyszę. O Jezu, nie chcę tam iść. Czekajcie, no tak, tu mamy... Trochę w sumie tutaj mamy do zwiedzenia, powiem wam. Tylko tak, tędy nie przejdę. Mogę wejść tutaj, ale tak się... No i zaś eksploracja, zaś dylematy. Tu też w ogóle mogę przejść. Jeny, co to? Ale dobra, tu apteczka, także spoko. Ja pierdzielę, kij tu chodzi. Kto to powiedział? Ja pierdzielę, dobra. Kamala, spokojnie, tak? Nie denerwuj się, będzie dobrze. Okej, czy coś tu może leży interesującego? To takie zwykłe pomieszczenie konferencyjne, dobra. Aż konferencyjne, takie... A nie wiem, jak to nazwać, wiecie, o co mi chodzi, takie narady, powiedzmy. To mam na myśli. No dobra, to lećmy tutaj, mam jakiś laptop. O, Alienware, to jest... To była jakaś firma związana z grami, nie pamiętam, czy to byli wydawcy, czy producenci. Aha, projekt Icar, dobra, czyli mamy zaś jakąś nowość. Kurde, nie, atmosfera to jest po prostu 1010, naprawdę. Dobrze, że mamy tą latarkę, bo tu jest taka ciemnia, że... Okej, zobaczmy, coś tu może leżeć ciekawego. Jakieś karteczki, nie karteczki. Co tam jest napisane? Call me, zadzwoń do mnie. A nie, call Mel, sorry. Nie zauważyłem tego L. Jakieś zdjęcie. Nie, no naprawdę, jest niesamowicie. Dobra, zobaczmy, coś tu jeszcze. Potencjał. No okej, spoko. Dobra, let's go. Oho, tędy nie wejdziemy. Ja pierdzielę. Co za shit. Ale w ogóle co to jest, mnie to zastanawia. O kim chodzi? Dobrze, to jest jakiś... Nie wiem, to jest jakieś paranormalne, humanoidalne coś, co po prostu znika, zabija, zabija, znika i tak dalej. Nie wiem, no mam nadzieję, że się w końcu dowiemy, co to jest, bo widzieliśmy to już przynajmniej kilka razy. To coś. O, nagranie. You have one new message. First message from an outside number. Peter, it's Carla at Hudson Avionics. Where is everybody? I can't reach anyone over there. I need to talk to Brett about this draft he sent over, but he hasn't returned my call. It's really important he gets back to me as soon as possible. Okay? Thanks. End the messages. Dobra, więcej wiadomości już nie ma. Ruszajmy dalej. Kurde, ale no... Co to jest to coś, co się cały czas pojawia? Checkpoint, okej. Coś czujesz, to będzie strzelanina. Albo i nie. Okej. Dobrze, myślałem, że można tu wejść. Bum, bum, bum. Tylko pytanie, czy coś tu będzie w ogóle? Nie. Chyba nie. No dosłownie nic tu nie ma. Co to było? Kurde, szkoda. Myślałem, że coś tu interesującego znajdziemy. Mamy tu jakiś korytarz. Kurde. Pytanie, gdzie tu iść teraz? Aha, i tu przeszliśmy jakby naokoło tego. Tu mamy spasa 12, ale w sumie ja za tego spasa podziękuję. Ja wiele bardziej wolę ten mój aktualny karabin. Stamtąd żeśmy... A nie, to stąd nie
Nie, what? Wait, przecież przez to przyszliśmy, czemu to jest zamknięte, dobra. Nieistotne, tam już tak się nie wrócimy. Absolutnie wcale paranormalne coś za nami nie zamknęło bramy. Nie, to nic się nie stało. Wait, what the fuck? Co jest? Ale się zesrałem w tym momencie. O ja. Dobra, nie, idziemy stąd, idziemy stąd. Idziemy stąd. Ja pierdzielę. No co jest, sobie bijesz? Kurde, padaj gościu. Dobra, czyli to po prostu był... To po prostu koleś, który był jakiś... Nie wiem, nanoskafander, coś pokroju, co było w Crysisie. Coś w tym stylu. No ile was tu jeszcze będzie? Come on, ja ledwo żyję. Nie, no ale to powiem wam... Ej, to jest straszne, serio. Nie, no biega sobie... Dowolnie koło was, jak tylko chce. Co to ma być? To jest OP. O ja. Nie no, zaskoczyli mnie skubani strasznie. Mam jakieś nagranie. Nie no, ale tylko gościa na suficie to się zesrałem konkretnie, naprawdę. Ja pierdzielę. Dobra, idźmy dalej. W ogóle fajnie, bardzo przydatne drzwi. Dobra, czyli tak, moment, bo już się pogubiłem. My przyszliśmy stamtąd. Tu nie przejdę. Dobra, czyli generalnie jestem w tym miejscu, okej. Coś tu leży, nie leży, chyba nie. Chyba nic nie ma, dobra. Zobaczmy nagranie. O, trzy wiadomości aż. Ciekawie mnie, wiecie co, ten sam jeden wyraz Perseusz, bo moi drodzy, do gry Fear są dwa dodatki. Jeden się nazywa Extraction Point, a drugi Perseus Mandate i właśnie o to słowo mi chodzi, Perseus właśnie. Czyli to jest jakaś placówka po prostu, czyli podejrzewam, że akcja tego dodatku Perseus Mandate będzie się toczyła właśnie w tej placówce Perseusz. No dobra, przynajmniej tak, no dedukuję. Nie, nie straszcie mnie już, proszę, ja pierdzielę. Policją by ciebie straszyć. Mnie doktora nauk. Dobra, tu nic chyba nie ma. Nie, to masakra, naprawdę. Jest... Co to za dźwięki są? Nie, no. Jest strasznie mega, powiem wam. O! Armahan Technology Corporation, jakieś tam rzeczy. Dobra. Eksplorujemy sobie każde to stanowisko. Może coś tu interesującego leży. Are refusing to speculate as to whether the events are connected.
No tak. Nie, absolutnie nie są powiązane. Kuźwa, te głupie puszki, ja pierdzielę. Dobra, czyli tak, tu chyba nic nie ma. Zresztą tak eksploruję dosłownie każdy kąt, ale naprawdę mi zależy na tym, żeby pozbierać, wiecie, te wszelkie wzmacniacze. Bo to jest bardzo przydatne. Tu byliśmy. Dobra, to let's go dalej. Tam. Ja pierdzielę. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Kaktus? Kaktusa chyba nie wezmę. Pistolecik, granat odłamkowy, puszką chyba rzucać nie będę, pancerz. Coś panowie jeszcze dla mnie macie interesującego? Jak rozumiem, ja muszę się dostać teraz tutaj. Taki idealny mostek dla mnie otworzony, dzięki, dzięki. Nie, jak mi tu coś wyskoczy, to się chyba zesram w pory autentycznie, nie? Oho! Słyszę jakieś dźwięki. A, to krew kapie. A, okej. Okay. A, taki standard. Kuźwa. No nie. Wiecie, niby człowiek wie, że coś się stanie, a, znaczy tak przeczuwa, ale i tak się mega boi. Ja jeden. Już się was nie boję! O kurde. Nie, żartowałem, dalej się boję. Poteczmy się. No, pytanie, gdzie on będzie, żeby mi na plecy nie wskoczył. Kurde, przerąbani są ci przeciwnicy, oni tak totalnie z dupy mogą wyskoczyć. Gdzie on jest? Jeny, masakra jakaś, co to w ogóle jest za sprzęt? Przecież on się rusza tak paranormalnie. Dobra, weźmy sobie apteczkę. Nie, jeszcze muza jest coraz bardziej przerażająca, ja nie mogę, nie? Jeny. No nie spodziewałem się zupełnie czegoś takiego po tym FPS-ie, no. Patrzę FPS, a dobra, jakaś fajna strzelanka, tam spoko, z elementami horroru, fajne, fajne. No, laptopik. Aha, czyli Icarus został zastąpiony Perseuszem, no dobra. Ciekawe, o co chodzi z tym Perseuszem, ale mówię, pewnie ten wątek jest rozwinięty w dodatku. Oh. Coś jest... Co to znowu? To chyba ja, dobra. Tak, to ja. Ja już się boję swoich własnych dźwięków, czy to już jest paranoja? Dobra, idziemy dalej. Kapiąca krew, tak, sympatycznie. Mogę to rozwalić, ale... O, tam, okej, zwłoczki. Tylko pytanie, no bo ja tu nie wejdę, prawda? No, postać się nie potrafi podciągać, chyba nie. Dobra, to idźmy na razie dalej. Będziemy musieli tego wenta ominąć. Chociaż chciałbym się tam wrócić. Don't shoot. My name is Norton Mapes. I'm an engineer. Shit, it's a civilian. What the hell? Hello? Who are you people? The good guys. Are you all right? Oh sure. I'm having a hell of a time. You said you're an engineer? Can you help me get into the network? What am I, an IS lackey? Tell you what, you disable the local security system, and I'll see what I can do about the server. I can disable it remotely once I'm logged in. No, you can't. It's on a separate network. Ej! Gościu! Czy to ty cały czas łaziłeś po tych wentach i mnie straszyłeś? Nie mogę. Serio? Bez jaj. Bez jaj. O, to będziemy mogli wejść po ten... po to, to tu przejście całe te. Wzmacniasz odruchów. Dobra, to możemy sobie porozwalać jeszcze te kraty, bo czemu by, nie? Nie, no nie mogę, no nie, no naprawdę on nas straszył. Nie wierzę. No bo to on cały czas chodził po tych wentach, nie? Było słychać ciągle. Dobra, dawaj mi amunicję i tak dalej. Oj, wybaczcie. Za wyłączenie światełka. Tylko niestety mi się wyczerpuje ten paseczek. No dobra. Nie, no to zaskoczyłeś mnie, gościu. Never mind why. You want my help, that's the price. Just wait here. Nie podobasz mi się, gość. No ale chyba nie mam. Chociaż nie no. Ej, nie, znaczy. Ja tu nie chcę być wredny, nie? Ale mi się wydaje, że on się nie zmieścił do tych kufem. Tak, chociaż nie, tak z drugiej strony zrobił tu dziurę. Także chyba się zmieścił jednak. No biegiem, biegiem, co mnie poganiasz? Dobra, idziemy dalej. Ale jakim cudem w ogóle ci nie znaleźli go ci, wiecie, ci żołnierze Fetela? Nie wiem, dziwne jest to strasznie. No ale okej.
Może coś się jeszcze dowiemy o tym gościu później. Teraz pytanie, gdzie mam iść? Aha, no okej, odpowiedziałem sobie na pytanie. Dobra, czyli tutaj, dzień dobry, całe te ogółem. Tu nic nie ma, nic nie ma. Idę chipsów, ja pierdzielę. Chipsy, puszki. Oho. Dobra, spróbujemy się przekraść. No nie, no tak, ja pierdzielę, jestem tępy, naprawdę. Chciałem się przekraść, kiedy włączałem latarkę, nie? To trzeba być geniuszem. Łeb! Jeszcze mnie tu granatami będzie straszyć, no. Dobra, dostał ładnie. Łe, łe, jak ja... Jakim cudem tyle HP mi zeszło? Przez ten granat? Nie wiem, możliwe. Dobra. Żyjesz dalej, gościu. Okej, dostał. Dobra, na razie czysto. Nie no, muza jest tak niesamowita w tej grze. Mega jestem pod wrażeniem. I tak, tu było jakieś przejście, ono było zamknięte. Co ty tu gościu robisz? Co ty tu gościu robisz? O kurde. Jakim cudem moim tak HP szybko zabierają? Tu kuloodporna szyba. Kurde, to jest zbrojownia! Come on, jak się tu dostać? Są drzwi jakieś, czekajcie. Mordo w kubeł. Czekajcie, no bo... Nie no, nie dostanę się. O! O kurde, stop! Nie, prawie mnie... Nie, prawie mnie zabił tym shotgunem, kurde. Niedobrze, jeszcze mi się amunicja kończy do mojej kochanej pukawki, no nie. O! Oh yeah. Wejście do zbrojowni, to jest to. Nice. Normalnie czuję się, jakbym wszedł w postalu do posterunku policji. Oho. Zlokalizuj, zresetuj serwer. Kurde, map się nie odzywa. Znaczy, mimo wszystko mam nadzieję, że nic mu się tam nie stało, nie? Ale... No, nie wiem. Może specjalnie się nie odzywa. Dobra, generalnie tak. No nic tu nie ma w sumie. Dobra, to zwijamy. Jak rozumiem, teraz mamy otwarte przejścia. No dobra. Wiecie co, pozwólcie, że ja sobie zapiszę gierkę w tym miejscu, bo wiecie, nie chcę 1000 razy później zbierać tych rzeczy tam po drodze. Ani tak nic takiego się nie wydarzyło, więc... teraz tutaj? Czy nie tutaj? Chyba tutaj. Oho. Jedna ta muza. Czekajcie, tak myślę. O, właśnie, możemy się tu przekraść. Nie chcę zapalać latarki, więc wybaczcie, że będzie ciemno wam przez chwilę. Zginął. Dobra. Pięknie. I chyba na razie tyle tutaj. Dobra, no to let's go dalej. Weźmy sobie jeszcze tą broń. O nie, miał spasa 12, dobra, to nie chcę tego. Nie, powiem wam, że ta broń, co naprawdę, co my mamy, jest tak giga koksiarska, że nie chcę jej zmieniać. No nie! Dobra, pograjmy trochę bardziej ostrożnie może. Co, jeszcze dymnego rzuci? Oj, shit, amunicja się skończyła. Dobra. Kurde, już zapomniałem, jaka to broń jest szybka. Aha, dobra, i teraz będziemy mogli przejść przez dosłownie wszystkie bramki, no dobra. Okej, no to lecimy. Chciałem sobie zapis zrobić, ale nie, dobra. Aha, miejsce spotkania, no dobra, ale tu mamy ten serwer. Okej, dosyć szybko to znaleźliśmy. A co ja mam w to po prostu, nie wiem, strzelić czy co? Nie, tutaj, okej. No dobra. Usta zaginionego działu jest to dobra. Dobra. No to będziemy mieli tu małe kłopoty chyba. Nie no, nie wiem, oskubani! Jak ty się tu dostałeś, gościu?
O, szybę chyba wybił mi tu wszedł, bez kitu. Kurde. Dobra. No okej, okay. Także chyba tyle z tych przeciwników. No dobra, tylko teraz pytanie, gdzie ja właściwie muszę się udać, bo... Bo nie wiem. Chyba, że co, tędy? Nie, tędy na pewno, nie? Tędy chyba. Dobra, moi drodzy, pozwólcie, że walnę zapis, żebyśmy nie słuchali tego samego dialogu później, jakbym ewentualnie zginął. Tylko żebyśmy od razu ruszyli dalej. Tędy nie przejdę, kurde, ogromna jest ta placówka. Ja pierdzie... Nie, wyskoczy mi tu pewnie ten ziomek. Jak nic, nie? Założę się. Tu czysto, czysto. Nie no, cały czas poszukuję jakichś tych wzmacniaczy, ale niestety... Oho! Zaś ta dziewczynka. Nie wiem. Jak dla mnie to ona jest tym całym pochodzeniem. Dobra. Tutaj nic, nic. Kurde, i znowu się robi horrorowo, znowu się robi horrorowo. Ajajaj. Dobra, trzeba usiąść na spokojnie. Aha, no dobra. Czyli musimy zabezpieczyć teren generalnie. Kurde, ale... No nie wygląda to... Nie wiem, jakoś przeraża mnie to. Wzorcem? Uważam, uważam. Co ty, gościu, pierdzielisz za głupoty? On się z niej urodził, czyli z tej dziewczynki? Nie, to byłoby sensu chyba trochę. A chociaż mamy tu do czynienia z paranormalnymi rzeczami, więc... Ja pierdzielę, ta gra cieni w ogóle, jak jest dobrze zrobiona. Ruszajmy dalej. Dobra, już śpika w latarką jak porąbany. W panice. Wow! O co chodzi? Kurde. Nie, tu nie przejdę. Nie no, o co z tymi wizjami chodzi? Tak się cały czas zastanawiam. Wow, wow. Kurde, kurde, kurde. She is a prisoner, floating in darkness, like the unborn in the womb. Soon I will find her, and I will set her free. Shit, I lost them again. Fuck. Aha, czyli rozumiem, że Fetter chce dać tutaj dziewczynce wolność, tylko pytanie w jakim celu w zasadzie, no żeby ją uwolnić, ale pewnie też no dla jakichś tam innych swoich upodobań. Kurde, nie wiem, porąbana jest ta fabuła, ale podoba mi się. No ale na razie jest taka bardzo niejasna. Jedno. Oho. Oh shit. No to grubo. What do you think, Jen? There was a lot of anger in this room. That's great. Got anything useful to add? I don't see any bullet holes. There's no brass lying around either. These guys didn't fire a shot. Then what killed them? I don't know. Well, figure it out. All right, buddy, get moving. Metal's gotta be close. I'm not even sure where to start. Kontynuuję poszukiwania Paxtona Fetela. No dobra. Nie no, jest grubo, jest grubo. Uważaj na siebie. No spoko, ziomek, będę uważać. Coś było? Chyba nie. Dobra. Troszeczkę nam się, moi drodzy... A nie, myślałem, że przedłuży nam się odcinek, ale akurat się skończyła misja. Interwał 5, ewakuacja, Bishop, sytuacja. Odnaleziono pozostałości zaginionego oddziału rozpoznawczego SFODD. Technik FIR przeprowadza oględziny miejsca wydarzeń. Koordynator misji FIR wykrył w okolicy sygnał nadajnika Paxtona Fetela. Miejsce pobytu personelu Armaham jest aktualnie nieznane. Misja. Agent bojowy FIR podejmie próbę przechwycenia Fetela. No dobra, moi drodzy. Interwał 5. Ale ewakuacja. Ale tu już sobie będziemy, moi kochani, ten odcinek kończyć.
Ja sobie jeszcze tylko walnę zapis, tylko niech znikną te napisy. Dobra. Także moi kochani, cóż, mam nadzieję, że się wam podobało. Mi się podoba bardzo, naprawdę gra jest mega. No i cóż, jeśli się wam podobało, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Fear. Na razie!